Pędzi, pędzi notes, niczym błyskawica. Hej, porwali notesy prosto od kmicica. Hej, porwali notesy prosto od kmicica. Dzień 16. Słuchajcie, dobrze, że jest niedziela handlowa, bo można było nieco się w spożywkę zaopatrzyć. Światło vlogerskie jest zacne, chciałam ci powiedzieć. Dobrze to wygląda. Także mamy spożywkę. Chciałam zrobić hot siat, który teraz rozkłada. Tutaj. No jogurty. Ale, no dobra, nic takiego. Trochę tam takich spożywczych rzeczy. Chociażby pizza. Pizza. Światło jest lepsze w temaniku, jak tak stoi. Zresztą po 3 godzinach snu to chyba nic nie jest lepsze. Bądź gorsze. Wyjmujemy z siat. Kupiłam jeszcze jedną poduszkę, też brakowało. A już mleko, zapalniczki, bo zapalniczki są biegące. Wiecie, one są jednorazowe, ale kosztują 3 zł. A mają tego długiego dziuba. Jedną ręką w ogóle, żeby zapalać te świeczki. Wiecie, jak są takie mało osiągalne. Więc jak są zapalniczki w Biedronce, to ja od razu hurtem 4. Dokładnie tak. Folia do pieczenia, do pizzy, ogórasy. Ogórasy. Cukier, Dorota przyniosła. A ja jeszcze w międzyczasie dodałam kocie żarcie. Dokładnie tak. Także taki początek. O, proszę, bigos, klopsiki. Sama pizza, człowiek żyje. Do odgrzania. Tu są. To są pałki, to są żołądki. No, jeszcze jakieś inne. Jakieś takie rzeczy. Rzeczy. Poduszkę. Idę ją zatargać do kanapy. Przygotowuję dekoracje na stół. Ale mam jeszcze, słuchajcie, podkładki. Ślecę. Mam jeszcze podkładki. Gdzieś tu jest kocyk jednorożcowy, nie pytajcie. Nie tu. Wiecie, co jest, co coś, to coś zabieram z domu. Jakieś tam pierdółki, popierdółki. Zaraz szklankami też się zajmę. Bo wiecie, trzeba mieć swoje ulubione kubki do picia. Nie może boli. Ale na razie podkładki. Podkładki, które czekają. Czekają! O, będziemy podkładać zaraz. Krz, krz. No pewnie, że na posprzątanym, ale na razie układamy. Z tym reklamy, a z przodu blink, blink. Blink, blink. Blinki muszą, a jeszcze reklamówkę. Taki widok wam funduje. Dobra, bierzemy reklamówkę. O, proszę bardzo. Julia siedzi przy stole. Teraz akurat... O, tutaj. To jest foch, a to ktoś siedziała przy stole łebkiem. No? Tak. Lansuj się. Lansuj się. W garach. No chyba mi się bardziej podoba na razie. A to na razie, a to znowu na razie nie tak. Nieważne, mam gdzie to sobie poprzestawiam. To jeszcze do wyniesienia do garażu chłopa potrzeba, nie będę targać. Znaczy nie wiem, czy do garażu, czy do piwnicy właśnie. Żeby, nie wiem, czy to zmarznie, nie zmarznie. Nie marznie, bo to w ogóle jest na okna. No to chyba do garażu. No. No na razie tak. Idę układać notesy. Właśnie jestem po live'ie. Normalnie live'a robiłam. Fakty o mnie robiłam. Live był. A teraz idę ogarnę trochę notesy i zobaczę, co dalej. Drugą mamy. To jeszcze troszkę czasu. Nawet jak jest mroczno i nieoświetlone, to też jest klimatycznie. Idę jeszcze włączyć, wiecie, gdzie mam? Bo choinka tu. Kot chrupie. Proszę bardzo. Chrupiąca kicia. Ale jeszcze mam tutaj przeca. Tu mam... Czekajcie, bo jestem po live i mam zeszytów jak mrówków. Tu mam o, też jąkę. Taką. O, już bardzo. Decoration klatkowa. Musi być. Iskrzeciory. Decoration, a wiecie co? Jeszcze muszę ładowarki dziabnąć. Patrzcie trochę na choinkę. Ja ich poszukam. O, tu sobie zrobiłam takie... Na razie przyborne, podręczne, ale mam, wiecie co, ładowarkowe rzeczy.
Tutaj jest poczwórny. To chyba sobie włączę w gniazdko i na razie wezmę. Nie kupiłam dwóch Samsungów, czy dwa Samsungi, mam dwa telefony. Przydałoby się, żeby w sypialni było cicho. To jest od zwykłego. To jest zwykły. To jest zwykły. No to gdzie ja tu mam jeden Samsung. A tu jest też Samsung. Dobra, to będzie po jednym. Ma to sens. Ma to sens kablowy, czyli słuchajcie, kablujemy. A w ogóle przyniosłam jeszcze te karty. Ponieważ mam dwie talie, to jedna może sobie też tu być. Jedne wiadomo, a drugie wezmę na górę. Może karty były... Boże, teraz nawet kart braknie albo co jeszcze. I co? I ładujemy ładowarki. Będę to rozkminiać, bo mam gniazdko, słuchajcie, w bardzo... Raz w życiu coś mi się udało przemyśleć. W przemyślanym miejscu. O, tutaj. Czekajcie, postawię Was sobie. O, nawet troszkę mnie widać. Pójdę wyżej. Och, jak... No zacnie, można live robić. I właśnie sobie przemyślałam i sobie w Actionie kupiłam tą poczwórną ładowarę, do której się ciężko będzie dobrać. A jednak się da chyba. Bo muszą być wszędzie, słuchajcie, ładowarki, bo to nie ma, że boli. To wszystko online w tym moim życiu. Poczekajcie, będę musiała... Zaraz co? Wyciśniałam nożyczki. O. Już pootwieram te kable. Jestem. O. I sobie tu podłączę czwórkę i tam sobie podłączę czwórkę. I będzie dom troszeczkę okablowany. Jest podwójne gniazdko, co bym tam nie chciała podłożyć, a już na ładowarki będzie zacnie. Ładowarki mają w sumie 2,5 metra, ale nie będziemy szaleć. I któraś jest zwykła? Zwykła? Też zwykła? Dobra, to na razie zwykłą podłączę. Gdzieś mi to samsungowska jedna. Będę musiała to kupić. Trudno. Zostawię je sobie w tej formie, bo tu na kanapie mi spokojnie telefon położy się, więc nie będę musiała, wiecie, czego robić. O! Mam robić sobie, nie? Wcale to źle nie wygląda. Zwinie się kabelek i nie będzie takiej rozwałki brzydkiej, a one są dosyć ładne kolorystycznie, to o, a telefon sobie spokojnie sięgnie. Mam na razie zwykłe USB, tak, tak, nie samsungowskie, do sypialni założę samsungowskie. Zobaczymy, czy ładuje, nie zobaczymy. Nie zobaczymy, bo tu jest za dużo wszystkiego, w sensie miejsca i się gdzieś pogubiam, ale podłączam. Niech sobie stoi. O, świeci na czerwono. Już Wam pokazuję. Ale to zrobimy w ten sposób, bo ja nie lubię LEDować pewnych rzeczy, więc zwyczajnie będzie sobie czekała w dobrym kąciku, a potem sobie wykołuję może jakiś, wiecie co. Chociaż też można ją zawiesić, jakby się uparł. Ale to będzie widać. To jakieś pudełeczko wykołuję, sobie będą czekały. To jedna jest. No i tutaj jest druga, jedna. To tu będą dwie. Tam samsungowską włożę i wszystko będzie na swoim miejscu. No i słuchajcie, księgi cieni lecą na różne miejsca. Ważne, mniej ważniejsze. No potem to na pewno będzie się, jak to mówi Dorota, życie weryfikowało. Ale na pierwsze coś tam poukładam, a cztery się nie zmieści. Cztery musi być tutaj generalnie. Albo... Albo tu. Albo tak. Albo u góry, tak. To tam muszę. O! Nie, bo ja chciałam mieć zamknięty. Kotek pomaga. Kotek bardzo. Bo mam sporo ksiąg cieni, notesów cieni, takich różnych i niech to już się... zadziewa. W miejscu, tak. Żeby to było.
sporo tego jest, jak widzicie. Są pudła, pudełka, pudełeczka, pudełunia. Także trochę już rozłożymy, pudełka weźmiemy, znowu będziemy mieszkać na pudełka, ale to się będzie nosić, nie? Pudełko, a z drugiej strony takie pudełka to też się przydadzą, czy do Jule, czy do czegoś. Albo mam księgi cień, które nie są wykorzystane, ale mogą być. No, ozdóbką. Prawda? Ozdóbką. Na razie to muszę jeszcze te cztery znaleźć, będą kosista. Ale mam mnóstwo ksiąg przenośnych, słuchajcie, takich. I one nie są ładne, tylko widzicie, zaznaczanie. Pani też używa fiszek? Owszem, fiszkują. O, to będzie dobrze, to pójdzie do góry, bo mam jeszcze A4. No, mnóstwo mam tych ksiąg cieni, powiem wam, takich podręcznych. Albo pamiętniki z drężno-drawienia różnych. A tu na przykład jest cały notes programów, które robiłam. 5 sposobów na rozpisy, nie rozpisy. To jest jak księga cieni, tylko niewyględna. To jest księga cieni bardzo wyględna, tylko ma okładkę do dupy, bo się rozwaliła. Nie polecam sketchbooków. Na księgi cieni. Na księgi cieni. Lepsze są notesy katekom, od razu mówię. Rewelacja. Także. Albo na przykład, tu mam wyzwania kręgów. Jeszcze nie wszystkie, ale same wyzwania. W sobie. A że ona jest ładna, to ona będzie została. No i tu będą księgi cieni. Tu mam na przykład księgę cieni, którą rozpoczęłam, a nie skończyłam. Ale jest dosyć ładna. Ale tylko dlatego, że strasznie się nie chciała otwierać. Ja nawet tu jakieś imandale i coś. Tu woda przyporządkowania, coś zaczęłam robić, ale jej nie skończę. Bo jest piekielnie niewygodna. Także tak to czasem bywa, że coś musi być też wygodne mimo wszystko, słuchajcie. Ale będzie o, jak znalazł w takich zamkniętych, roboczych. Tu mam na przykład święta celtyckie powpisywane. Proszę bardzo, są. To jest moje, w sumie ta najstarsza księga. Najstarsza, którą mam, ale niektóra istnieje. Ale o, proszę bardzo, nie będzie widać, a będzie super. No i tu są jeszcze takie, tutaj mam chyba zioła. Olejki, zioła. A, to muszę wziąć do magii. No w ogóle. Barwy woreczków, woreczki. To muszę wziąć. Weryfikacja. Bo jak będę miała streama stamtąd, to musi być. Tu mam całą księgę cieni przenośną. Tak to wygląda. No i słuchajcie, będę sobie leżeć, będę sobie stać, te się pomieszczą, super. Sorry, że tak właśnie, sorry, że tak tyłem. O, jedno pudło jest roz... O, tu ma bardzo... Tutaj jest dużo wiadomości, bo to jest cała zapisana. O, też takie, co mi się gdzieś rzuciło, jakieś pentagramy, a wszystko. Tak to u mnie. Zacnie? Jedno pudło wolne. No patrz. No. To są papiery, to będą do tamtąd. Bo tam, no to tam będą papiery, a tu księgi. Dobra, uciekam. Uciekam. Kicia poczuła księgi, na których zawsze siedziała i zobaczcie, gdzie się wcisnęła. Księgi cieni dla Kici. Na półeczkę. A tu się ładnie układają. Tak. No tu jest kolekcja. Rabinę tutaj tego paper blanków też. I tu są te zaklęty zeszyt, tak? Zaklęty papier. Papier, zeszyt, przepraszam, papier. Są dwie te. Serię. Się zgadza. Zręcznie robioną zakładką. Takie maleństwo na rękę całą. Bo to normalnie mniejsze niż komórka. Znowu piosenka leci w tle. Trochę pójść szybciej. A może tak daleko, że nie będzie słychać. Zobaczymy. Skórzany. Z oczkiem, to jest kamień jakiś pewnie? Tak. Dobrze mówisz, jakiś. Bo sorry, że tak powiedziałam, jakiś, bo ja nie wiem. Ja też się nie znam. O, tam masz jeszcze naklejkę paper blanksa, na tej małej, złotej. O, jeszcze z domu to przynoszę w tym tygodniu. Tu jest też paper blanks. Bo masz taką dużą i małą, nie? Taką samą? Tak. To jest ta chyba nawet. To dwie. A ta jest bardzo ładna. No, to jest ręczna robótka jakaś tam. Co, znowu za jakaś?
Tu jeszcze będą paper blanks, bo jeszcze mam w domu. I to jest jakiś malec. To jest malec. To też ładne. Ale tu idzie do... Nie oryginałka. Nie oryginałków. Proszę bardzo. Patrz, a to w domu jeszcze jedną półkę, to jeszcze z jedną półkę się zajmie, reszta wolna. Ja myślę, że nie przeszkodzi. Przecież dostajesz, kupujesz i takie tam. Tak, tak. No. Ale to jest w ogóle... Tu mam zajęte tu i tu. A tyle notesów miałam, że... I same puk. Cztery pudła. Cztery pudła, nie? Idziemy z tymi pudłami zrobić te zagadek. Bo jeszcze... A! Kolorowanki. Właśnie. To będzie osobna kategoria. Kolorowane. Sobie mogę spokojnie, bo ja to sięgnę. Ale kolorowanki tylko w Shadows. Jeszcze tam mam dwie w torbie. Wikka. Coloring book. Coś przeczuwam, że jeszcze ci dajdą. O matko. Super. Dobra, lecę. Tak to wygląda. Osobę mam, świeczniki już dzisiaj postawiłam. Kitka jest liczna. Kitka jak zwykle się dobrze bawi. Ach, Kitka obserwuje psa, tam czasami piesy biega. Zastał nas wieczorek, a ja piszę którąś tam runę z kolei, napisałam sprawę na warsztaty, napisałam na jutro na kawę z Różką, której nie wiem o której zrobić, bo o 9 mam przecież premierę, więc chyba po premierze. Nie wiem, pomyślę, ale dużo napisałam, trochę się przespałam i bardzo fajnie spędzamy czas. Dorota instaluje na komputerze różne rzeczy, a ja tu ze skrzatami działam i dziergam. Notatniki ustawiam, a teraz w notatnikach bardzo dobre miejsce do pisania na tej kanapie, wam powiem. Ręka leży, człowiek oparty. Bardzo wygodnie. Odkrywam nowe zalety tego domu. Ja już właśnie czyniłam. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Siądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Moi kochani, teraz w błogosławieństwie tygodnia nadszedł czas, żeby wypisać 7 swoich życzeń, wdzięczności, 7 pragnień. Także daję wam chwileczkę na to. Jak ktoś pisze w czasie rzeczywistym, zapraszam serdecznie do tego, żeby powiedzieć, że napisał. To będziemy zaczynać dalej. I przypominam wam, że zeszyty do naszego czynienia dostępne są w ciągłej sprzedaży. Tu macie treść błogosławieństwa zawsze. Będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Niechaj zatem będę pobłogosławioną. 7 jasnych świec, 7 magicznych dni. Na 7 różnych sposobów ochronę zapewniam. W blasku magii księżyca wraz z nocą. Odrzucam wszystkie problemy wraz z jego pomocą. Przez moc księżyca, słońca i gwiazd. Przez moc wody, ognia, powietrza i ziemi. Tkam swój dobrobyt, zdrowie i miłość ze szczerych, jasnych, magicznych promieni. Dziękuję za dobra wszelakiego moce. Niechaj dobre siły mają nas w swojej opiece. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. I właśnie z tych prezentów Dorota zrobiła. Nie mam jak otwierać na stole, bo mi się wszystkie świece palą, ale okienko nie piąte. Piętnaste. Piętnaste, proszę bardzo. Ja wam pokażę, jak otworzę, słuchajcie.
we vlogu będzie widać lepiej, bo nie mam jak na ołtarzu teraz na ten moment pracować. O, do kolekcji. Do kolekcji mam, słuchajcie. Bardzo piękny notes. Ja go od razu otworzę. Lucky Jotter, nie wiem czy to jest Jotter. Bardzo milutka taka okładka, bardzo milutka. I właśnie z tych takich twardogiętkich fajne są. A środek mamy płaski. Już będzie oczyszczony. Już będzie oczyszczony kredzidłem. Tu mamy jeszcze malowankę. Przecudnej urody notes. Piękniusi, piękny. Uwielbiam, I love notesy. Jutro zobaczycie na vlogu, co się stało z notesami, także zapraszam na 9 bardzo ten serdecznie. Na pewno też wyląduje ten, tam. Ten też tam wyląduje, dokładnie. Dobrze, moi kochani, skoro już jesteśmy, muzyka leci, więc zaczynamy. Hej, widziałyście, że nie ma normalnie reniferów? Nie ma renifera, no. Wstawili jakieś Gwiezdne Wojny, renifera nie ma. Przykre normalnie, no. A może wy macie? Powiedzcie. Jest reniferek. Nie zabrali nam reniferka. Jeszcze. Alicjo, czy jesteś pewna, że ja tu jestem? Bo jak mnie tutaj nie ma, to byłoby dziwnie, gdybyś z kimś rozmawiała. Bo jeżeli by się okazało, że jednak jestem, to może ciebie nie ma. To w takim razie to ja jestem ten sfiksowany. Ale jakby nie patrzeć. W tej krainie sfiksowanie jest rzeczą niebywale powszednią i normalną. Sfiksować to nie znaczy nie fiksować, ale może fiksować to znaczy być normalnym. A normalnym w tej krainie to raczej nikt nie jest, łącznie z naszą wspaniałą, wielkogłową królową. Pędzi, pędzi notes, niczym błyskawica. Hej, porwali notesy prosto od kmicica. Hej, porwali notesy prosto od kmicica.